pierze się. Na razie, lecę do Mandy. Ale wróć na czas, żeby nastawić drugie pranie. No! Cześć, Elvis! Piękny dzień! Witaj, Dilis. Przyszedłem kupić mopa. Słuchaj, Elvis. Też to słyszysz? O, tak. To brzmi jak wodospad. Albo jak... Moja pralka! Tak bym chciał być pielęgniarką. Pojechałbym sobie na jakiś kurs i nie musiałbym tego wszystkiego prasować. Tak jest, doktorze. Ma pan rację. Ta koszula ma objawy zapalenia guziczkowego. A to wymaga natychmiastowej operacji. Tu pogotowie pielęgniarskie. Helen? Co się dzieje z twoim głosem? Jest Mike? A to ja. O, Mike. Przyjedź jak najprędzej. Norman popsuł pralkę. Ani słowa więcej, Dilis. Już tam jadę. A nie mówiłem, że będę potrzebny? O, Elvis, co ty robisz? Sprawdzam, jak działa mój nowy mop, Penny. I chciałbym cię zapewnić, że wiele się nauczyłem i nie będzie już więcej żadnych wypadków. Nie, ale będą ślady butów. Dlaczego to sprzątanie jest takie skomplikowane? Muszę zamówić nowy pas do twojej pralki. Przeładowałaś ją. Ale to nie ja, to Norman. Rozumiesz już, dlaczego nie proszę go o pomoc. Aha, na razie, Dilis. Witam. Cześć, Mike. Norman? Co znowu? Zrobiłem pranie. I przy okazji zepsułeś pralkę. A teraz grzecznie poproś Mike'a o to, żeby wyprać swoje ubrania w jego pralce. Ale... Miłej zabawy, Norman. Ciekawe, czy Sara i James pojeżdżą na desce. O! To takie miłe z twojej strony. To żaden problem, Dilis. Nie mogę cię zostawić bez alarmu dymowego. Podaj mi go, Norman. O, co się znowu stało? Jakiś dziwny ten alarm. Elvis, zajmę się tym. Pa-ra-pa-pa. Trzeba pamiętać, żeby kable nie tarasowały przejść. Widzisz? Tak jest dobrze. Dobrze, nadchodzi moment prawdy. Magia! O, fantastycznie. Spójrz tutaj, piękne kiełbaski. O, to nie kiełbaski, tylko alarm. Ale pomyłka. Zaraz wracam. Elvis, jak zwykle. A to ci dopiero zbiera się na deszcz. Niemożliwe. Możliwe. Szybko, wszystko do środka. Uciekłem przed ulewą. Czy Elvis się pokazał? Dał mi kiełbaski zamiast alarmu dymowego. Przepraszam, Sam. Elvis! Dzięki, Sam. O, jaka szkoda, że nie możemy być w ogródku. Ale i tak będzie świetna zabawa. Mike, pozwól mi pomóc. Nie, już powiedziałem, dzisiaj to ja pracuję. Cała reszta odpoczywa. O, rety. Wybrałeś sobie najgorszy dzień na przyjęcie w ogródku. Ta ulewa jest coraz mocniejsza. Co się stało? O, chyba całe zasilanie nam padło. Wszystko przez tę burzę.
Nie przejmuj się, wkrótce elektrycy to naprawią. Latarki! Przydadzą się nam latarki! Ratunku! Ratunku! Proszę się nie denerwować! Ale ja nienawidzę ciemności! O, mój nos! Złamałem nos! O rany! Zaraz sprawdzę! O! Ratunku! O! Byłam w kuchni! Chyba niczego nie gotujesz teraz, Dilys. W razie braku zasilania wyłączamy urządzenia elektryczne. Nie! Nie gotuję! O! Mam nadzieję, że włączą światło. Jest strasznie. Nie wychylaj się tak, Norman. Usiądź, proszę. Mogę trochę posterować? Może później. Dobrze, możemy zacząć tutaj. Proszę, już założyłem przynętę. Uwaga na haczyk, jest ostry. Nie ruszaj wędką, Norman, bo przestraszysz wszystkie ryby. O, coś złapałem! No coś tam miałem, naprawdę! Była taka wielka! Tak, tak, wiem. Ale uciekła. Kolejna makrela, gratulacje! A moja była dużo większa! Daj spokój, James, to nieprawda! Pokażcie mi te ryby. Ja je zmierzę. Są dokładnie takie same. Ale wielka! Złapałem olbrzyma! To największa ryba dzisiaj! Zabiorę ją ze sobą do domu na obiad. I to już w panierce. Prosto z lodówki mamy, co? O, co za oszust! To tylko taki żart. Zwijajcie wędki. Nadchodzi odpływ. Musimy już wracać. Wygrałem! Złapałem znacznie więcej ryb niż Sara. To nie fair! Chodziło o to, kto złapie największą rybę, a nie najwięcej. O! Tam jest rekin! W wodzie ogromny, krwiożerczy rekin! Naprawdę, tam jest! Patrzcie! Patrzcie! Ogromny! To nie jest rekin. To na pewno młody waleń, a konkretnie płetwal karłowaty. O! Widziałem pierwszy! Jest mój! Chcę go złapać! Ale waleni się nie łowi, Norman. Boję się, że mamy problem. Te wody są bardzo płytkie, a zaraz będzie odpływ. Jeśli ten płetwal utknie na plaży, to nie będzie już w stanie wrócić do wody. To byłaby tragedia. Uratujemy go! Tom Thomas zna się na zwierzętach, tato. Może zadzwońmy do niego. James! Sara! Mam coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie widzieliście. O! Co? To jest malutki dinozaur. To nie jest żaden dinozaur. To zwykły amonit. Widzieliśmy takich pełno. Myśleliście, że jesteście cwani. Na pewno nie widzieliście prawdziwego, żywego dinozaura. Jasne, że nie. Bo żywych dinozaurów już nie ma. A właśnie, że są. Widziałem jednego na plaży i nawet wiem, gdzie przebywa. Wcale nie. Pokażę im. Powinien pan jakiś czas odpocząć. Mógł pan naderwać więzadła. Tere, fere. Nikt mnie tutaj nie zatrzyma. Zobaczcie, że wszystko jest jak naj... Niech to. O, może się jednak położę. To doskonały pomysł. To zadziała. Teraz na plażę. Ślady stóp dinozaura. Bliźniaki pomyślą, że są prawdziwe. Ha, ha, ha.
chcecie polować na dinozaura? Wytropiłem straszliwą bestię! Nie bądź śmieszny! Dobrze, niech wam będzie. Pewnie się zbyt boicie. Jak można się bać czegoś, co w ogóle nie istnieje? A co to takiego? Musicie być bardzo uważni. Miejcie oczy i uszy otwarte. O! Ślady dinozaura! Ha! A nie mówiłem? To nie mogą być ślady dinozaura! Ale jednak są! Mówiłem już, że go widziałem. Chodźcie za mną! Zaraz go złapię! Nie boję się! Norman! Norman! Gdzie on się podział? O, to dinozaur! To nie jest dinozaur, tylko Norman! O, zaniesiemy go na samą górę. Będzie super jazda! Niosę ci obiadek! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Manekinku! Na miejsce! Gotów! Start! Widzicie? Jest całkiem bezpiecznie. A teraz ja pojadę. Przecież rozbił się o ścianę, Norman. Dlatego, że manekin nie wiedział, jak go zatrzymać. Przepraszam cię, Trevor. Rano podłożyłem kliny pod koła. Nie mam pojęcia, co się z nimi mogło stać. Na miejsca. Gotów. Start! Norman Price obejmuje prowadzenie na pierwszym okrążeniu! Norman! Uważaj na ścianę! Norman! Użyj hamulców! Jakich hamulców? Norman spadł z nabrzeża? Sam, jedź do portu. Norman Price spadł z nabrzeża w kokarcie. Tak jest, sir. Mówiłem, że źle działa. Mogę z powrotem piłkę? Dobrze wiesz, że z tym alarmem jest wszystko w porządku, Norman. Specjalnie go włączyłeś. To nieprawda, ja... Znasz bajkę o chłopcu, który krzyczał wilk? Nie.
Czemu? To historia o chłopcu, który mówił, że widział wilka. Krzyczał: wilk, wilk! I inni mieszkańcy biegli na pomoc. Chłopiec śmiał się, mówiąc: haha, żartowałem. Co było dalej? W końcu przyszedł prawdziwy wilk i chłopiec krzyczał: wilk, wilk! Lecz teraz nikt mu już nie uwierzył i nikt mu nie pomógł. I wtedy wilk go pożarł? Tak mówią. Ja nic nie zrobiłem. Dobra, czas wracać do remizy. Do widzenia, Dylis. Norman? Dokąd się wybierasz? Masz szlaban! Wracaj do pokoju! O, jaki on śliczny! Ej, ej, ej! Sio! Uciekaj! O, Charlie! Próbowałam go tu zwabić! No tak, jasne. Czemu ty hałasujesz na dole, Norman? To nie ja! To wilk! Mamo! Nic się nie bój, Norman! Wezmę strażaka sama! Norman! Zejdź po telefon! Nie mogę, mamo! On mnie pożre! O! Więc włącz alarm pożarowy! Nie ma pożaru, ale to ważna sprawa! Zbij szybkę! Ale jak, mamo? To za daleko! Wymyśl coś! Rzuć czymś w szybkę! Gdybym tylko miał tu swoją piłkę, to... Więc ją weź! Położyłam ją za ladą! Dobra, postaram się, ale mam tylko jeden strzał. No chodź, Saro, przecież tato się zgodził. Zbudujemy tu sobie zamek z piasku. Nie chcę budować zamku z piasku i bawić się przy skałach, skoro jakaś skrzynia może być wyrzucona na plażę. Nie lubisz zabawy. James! James, wracaj! Ja lubię zabawę. Nie widać skrzyni, szefie, zatoka czysta. Może rozejrzyj się w porcie, Penny. Zrozumiałam. Mandy, cieszę się, że już nie jestem sam na plaży. Przybyłeś tu po przygodę? No, jasne! Ha, to jesteś w odpowiednim miejscu! Nie, Elvis, tylko nie to! Elvis! Obudź się! Sam? Czy to ty? Wybuchł jakiś pożar? Nie, spóźniłeś się do pracy. Kolejny raz. O, nie! Dlaczego z Sarą nie mogę się tak bawić? James! Chodź tutaj! Wow! Chyba przypływ to tutaj wyrzucił. O, ciekawe, co jest w środku. To jest jedna z tych skrzyń. I co z tego? Przecież chciałeś przeżyć przygodę. A co mogłoby być fajniejszego od tego? O, gdzie też on się podział? Chłopaki! Cokolwiek tam siedzi, jest bardzo ciężkie. Może tam są puszki z fasolą? O,
albo sztabki złota, albo pianino! Wiem, jak się możemy o tym przekonać. Musisz uważać, Mandy. Wystarczą dwa ładunki. Halo! Ustawię ją tak, żeby się wydawało, że macha ręką. Tak będzie bardziej przekonująco. Nie ma problemu, Elvis. Idealne miejsce. Tu mnie nie znajdą. Ja też lubię zabawę w chowanego, ale Norman i Mandy przesadzają. Dlaczego? Pamiętasz, jak Norman schował się w schronisku górskim? Zniknął wtedy na cały dzień i musiał go szukać Tom Thomas. Chodź, teraz poszukamy na nabrzeżu. Chyba muszę znaleźć lepsze miejsce na kryjówkę. Znalazłaś ich? Pięknie wygląda, prawda? Widać, że bardzo się do niej przywiązałeś. Wszystko gotowe. No to czas na herbatkę. To jest dopiero świetna kryjówka. No trudno. Nie uda nam się ich znaleźć. Tak, szukaliśmy już wszędzie. Patrz, tata łowi ryby. No, to on. Cześć, tato. No nie. Mam nadzieję, że tygrys nie zasnął znów pod klatkami na homary. Pasażer na gapę? To ci dopiero. Chyba mam chorobę morską. James, właśnie znaleźliśmy Mandy. A raczej tata. Zobacz. Masz rację. Czekaj. A czemu ona wychyla się za burtę? Źle wygląda. O! Fuj. Nie wolno chować się na kutrze, Mandy. Pływanie bez kapoka jest niezwykle niebezpieczne. A gdybyś wypadła za burtę? Bardzo przepraszam, panie Jones. Bawiliśmy się tylko w chowanego. To następnym razem róbcie to w lepszym miejscu. Dobrze. Obiecuję. Mamy cię! Dzięki, Saro. Czyli to Norman jest mistrzem naszych zawodów w chowaniu się. Znajdźmy go i powiedzmy mu o tym. Mam nadzieję, że schował się w bezpieczniejszym miejscu niż mój kuter. Ty też to słyszałeś? Pioruny i błyskawice. Burza nad Ponty Pandy. Oby nie dotarła tutaj. Już dobrze, radar. Nie ma się czego bać. Nic ci się tutaj nie zdanie. Tak, ale co, jeśli będzie trzeba jechać na akcję? Lepiej wracajmy do domu. Powinniśmy być daleko od drzew, gdy zaczną się błyskawice. Ale ja się nie boję. Ojej, nie w tym rzecz, Norman. To niebezpieczne. Od uderzenia pioruna może się zapalić drzewo. Sara! James! Idziemy! Dobrze, mamo! Nie znajdziesz już nic lepszego. Gdzie bliźniaki? Wracam, żeby ich poszukać. Nie waż się stąd ruszać, Norman. Ła, widziałaś to? Piorun właśnie uderzył w drzewo. Gdzie mama i reszta? Nie mam pojęcia. Zdaje się, że nas zostawili. Mama! Mamo! Mama! Musimy uciekać. Mama zawsze powtarzała, że gdy się zgubimy, to trzeba zostać na miejscu i czekać, aż nas znajdzie. Ale nie wtedy, gdy jest pożar. Szybko, tędy!
gdzie oni są! Powinni już tu być! Patrzcie! Las zaczął się palić! Och! Dzwonię do strażaka sama! Co takiego? O nie! Las się pali! Sara i James Jones zaginęli! Piorun trafił w drzewo, w lesie wybuchł pożar. Zaginęła dwójka dzieci. Zabierzmy radara. Pomoże nam ich szukać. Nie sądzę, żeby nam się przydał. Jest za nerwowy. Dajmy mu chociaż szansę. Spróbujmy. Wezwałem też Toma. Będzie gasił pożar z helikoptera. Wskakuj, piesku. Dasz radę. Brawo! Biegniemy w złym kierunku! Kompletnie nie poznaję tego lasu! To ja tu prowadzę! Lepiej znam się na stronach świata! Nieważne, kto tu prowadzi, kto się zna na czym lepiej! Zgubiliśmy się! No, masz rację. To jak my teraz wrócimy do domu? Wiem! Poszukamy znaków, które widzieliśmy, gdy szliśmy w tę stronę. Na przykład tej wielkiej skały. Bronwyn, masz coś, co należy do bliźniaków? Żeby radar mógł znaleźć trop. Tak, mam ich kurtki. Trzymaj, piesku, i wąchaj dokładnie. Alarm chce pomocy ktoś. Strażak sam to spoko gość. Tam, gdzie groźnie, tam, gdzie źle, na ratunek zjawi się. Nie wie, co to strach,